Ja jako Polak najprzyjemniejszy moment zawsze spędzam święta w rodzinnym gronie, prawda? Dlatego to jest podstawa mojego życia. Poza tym oczywiście inne tradycje też widziałem, szczególnie muzułmańskie, tak, w okresie Ramadanu, gdzie też przeżywałem i widziałem to, jak to się robi. Ja myślę, że takie coś trzeba zachować, zawsze to daje jakąś taką większą motywację do życia, bo wiara czyni cuda, jak to się mówi, i trzeba się po prostu tradycyjnie do tego przyzwyczaić i cieszyć się z różnych tych takich tradycji. Ja mam szczęście, że mam taką żonę, która dobrze gotuje, prawda? I lubi, interesuje się różnymi kuchniami światowymi. Także to ona przeniosła to do domu naszego. Także ona jest specjalistką w tym. Ja natomiast jestem specjalistą do jedzenia, o tak bym to nazwał. Ja myślę, że zawsze zostaniemy w tej naszej tradycji, że musi być ten kotlet schabowy, prawda, albo rosołek, bo to jest taka nasza potrawa, można powiedzieć, krajowa. No, na przykład ja, co bardzo lubię i chciałbym, żeby ta tradycja się w Polsce utrzymała, że są te specjalności kulinarne w różnych regionach, prawda, w naszym kraju. Także dobrze by było, gdyby to było zachowane, żeby ta tradycja dalej istniała.